Witamy serdecznie. Na prośbę naszych klientów dodaliśmy do systemu VTS nową funkcjonalność generowania niekwalifikowanych podpisów elektronicznych. Ta opcja jest dla pracowników, tak jak i dla firm. Podpis elektroniczny jest metodą potwierdzenia autentyczności dokumentów i wiadomości elektronicznych. Pozwala na zdalne podpisywanie dokumentów na odległość takich jak list przewozowy, wniosek o badanie lekarskie lub psychologiczne, umowę o pracę, zaświadczenie o działalności kierowcy i wiele innych. Poprawny podpis oznacza, że wiadomość pochodzi od właściwego nadawcy oraz że nie została zmieniona podczas transmisji. Podpis elektroniczny występuje w formie pliku o rozszerzeniu PFX, który składa się z dwóch oddzielnych plików – certyfikatu oraz klucza PEM. Do podpisywania dokumentów będziemy wykorzystywać tylko plik PFX. Nasz program pozwala na szybkie i proste tworzenie tych plików o dowolnie wybranych przez siebie parametrach. Aby zainstalować program, wymagany jest system Windows oraz zainstalowana biblioteka Visual C++. Link do pobrania biblioteki znajduje się w opisie filmu. Dla użytkowników systemów mobilnych, takich jak Android lub iOS, program automatycznie wyśle wygenerowany plik podpisu na podany formularzu adres mailowy, dzięki czemu możemy mieć dostęp do podpisu niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy. Aby wygenerować niekwalifikowany podpis elektroniczny, należy zalogować się do programu VTS. Po zalogowaniu wybieramy z bocznego panelu użytkownika opcję Generator kluczy PFX. Automatycznie pobierze się instalator programu. Gdy pobieranie dobiegnie końca, należy uruchomić program, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po pobraniu programu uruchamiamy go. Pojawi się pierwsze okno instalatora zapraszające do instalacji programu. Aby kontynuować, naciskamy przycisk Dalej. W następnym oknie możemy zapoznać się z podstawowymi informacjami o programie. Gdy już to zrobimy, naciskamy przycisk Dalej. Należy zapoznać się z warunkami licencji, po czym zatwierdzić je i przejść do następnego okna instalatora, naciskając przycisk Dalej. Następnie wybieramy lokalizację, w której zostanie zainstalowany program. Domyślnie program zainstaluje się na dysku C. Zatwierdzamy pojawiający się komunikat. Naciskamy Start, aby zatwierdzić proces instalacji. Teraz cierpliwie czekamy, aż się program zainstaluje. Program został zainstalowany pomyślnie. Teraz możemy wyjść z instalatora. Po instalacji na pulpicie pojawi się skrót do programu, który należy uruchomić. Na początku wybieramy odpowiednią wersję formularza, zależnie od tego, czy chcemy wygenerować podpis elektroniczny dla firmy czy pracownika. Kolejnym krokiem będzie uzupełnienie formularza. Należy pamiętać, aby wprowadzone dane miały odpowiedni format. Program zawiera system podpowiedzi, który wyświetla się po najechaniu kursorem na dowolne pole formularza. Jeśli wypełniamy formularz w wersji dla pracownika, należy podać imię i nazwisko osoby generującej podpis. W przypadku wersji dla firmy te opcje są zablokowane. Kod kraju musi być w formie dwuznakowej. Na przykład dla Polski to PL, dla Niemiec to DE, dla Ukrainy to UA. Następnie należy wpisać nazwę województwa oraz miejscowości, w której mieści się siedziba firmy. W kolejnym polu podajemy pełną i dokładną nazwę firmy. Nazwa firmy musi zgadzać się z nazwą znajdującą się w dokumentach rejestrowych. Na przykład Regon, EDG lub KRS. Program akceptuje dowolną pisownię, niezależnie od alfabetu, w jakim podajemy dane. W polu nazwa jednostki organizacji należy podać dział firmy, który jest odpowiedzialny za wdrożenie certyfikatu SSL w danej firmie, na przykład dział IT. W polu nazwa ogólna należy wpisać dokładną nazwę domeny, dla której ma być wystawiony certyfikat SSL. Następnie podajemy adres e-mail firmy lub osoby wystawiającej podpis elektroniczny. W następnym polu dla bezpieczeństwa ponownie wpisujemy powyższy adres e-mail. W
ważność podpisu elektronicznego możemy podać na dowolną ilość lat. Kolejnym krokiem będzie zabezpieczenie hasłem pliku podpisu elektronicznego. Może to być dowolnie wymyślony ciąg znaków. W następnym polu powtórnie wpisujemy wybrane przez nas hasło. Na koniec wpisujemy, jaką nazwę ma mieć plik podpisu elektronicznego i wciskamy przycisk Generuj. Po wygenerowaniu podpisu program automatycznie przeniesie nas do folderu, w którym znajduje się plik niekwalifikowanego podpisu elektronicznego PFX. W folderze znajdują się także pliki certyfikatu oraz klucza PEN, na podstawie których powstał podpis. Tak wygenerowany plik jest gotowy do podpisywania dokumentów elektronicznych. Dodatkowo program automatycznie prześle plik podpisu elektronicznego na adres e-mail, który podaliśmy w formularzu, przez co łatwy sposób będzie można go pobrać na innym urządzeniu, np. na telefonie komórkowym systemu Android lub iOS. Aby niekwalifikowany podpis elektroniczny był akceptowany przez obie strony, muszą one jednorazowo podpisać umowę o wzajemnym respektowaniu podpisów elektronicznych. W tym celu niezbędne jest pobranie i uzupełnienie wzoru umowy, jaką muszą podpisać obie strony zgadzające się na używanie między sobą niekwalifikowanego podpisu elektronicznego. Na stronie znajduje się uniwersalny wzór umowy dla obu stron, zarówno dla firmy, jak i dla pracownika. Aby pobrać dokument, wchodzimy na stronę vtsproject.pl, po czym przesuwamy lekko w dół i wybieramy przycisk 6 kroków do e-urlopówki. Gdy się strona załaduje, przesuwamy ją na sam dół, po czym wybieramy umowę o wzajemnym respektowaniu podpisu elektronicznego. Tak prezentuje się wzór umowy o wzajemnym respektowaniu podpisu elektronicznego. W opisie tego filmu znajduje się link do innego materiału opisującego proces prawidłowego podpisywania dokumentów niekwalifikowanym kluczem elektronicznym w systemie VTS. Jak można zauważyć, tworzenie niekwalifikowanych podpisów elektronicznych za pomocą naszego programu jest bardzo proste. Dziękujemy za obejrzenie naszego materiału.